Nasz region to miejsce, w którym od lat mamy wyjątkową medycynę i znakomitych lekarzy. Czy widzisz związek między cechami Ślązaków, a tym, co tutaj wydarza się w medycynie? To, co jest największą cechą Ślązaków, to jest pracowitość. Nic lepszego nie mogło się stać, jak to, że troszeczkę pomieszało się na Śląsku. My nie tylko jesteśmy idealnymi wykonawcami, ale także teraz jesteśmy twórcami, bo zmieniło się coś. Wszystkie zmiany takie, które pozwalają na wymieszanie się ras i ludności, są korzystne. I myślę, że to samo stało się na Śląsku. Kardiochirurg, nauczyciel akademicki i profesor nauk medycznych. Był zastępcą profesora Zbigniewa Religi. Wspólnie dokonali transplantacji serca. Ocalił życie tysięcy pacjentów i wyszkolił nowe pokolenie kardiochirurgów. O tym, kim jest profesor Andrzej Bochenek, powszechnie wiadomo. Chcemy jednak pokazać tę postać z innej strony. O to, jaki jest i dlaczego odniósł tak wiele sukcesów, zapytaliśmy jego dzieci. Myślę, że tata jest osobą niezwykle pracowitą i tata jest taką osobą może nie do końca skupioną na formalnościach, tylko na efekcie. I myślę, że to jest jedna z tych cech, które pomagają mu być dobrym przywódcą, dobrym szefem. Działalność profesora nie kończy się na przeprowadzaniu zabiegów. Postanowił także stworzyć klinikę kardiochirurgii w Katowicach-Ochojcu. Kierował renomowanym ośrodkiem przez 25 lat. Jest bardzo otwarty do ludzi, uczciwość i zdecydowanie myślę także, że upór. Liczne sukcesy wymagają także oddania czasu wolnego i włożenia w to wszystko ogromnej pasji. Ten zawód jest w zasadzie ciągle obecny w życiu danej osoby i nie ma nawet chwili na wypoczynek, taki prawdziwy, bo jednak ci pacjenci gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pozostaną. Dzieci profesora są dorosłe. Magdalena spełnia się zawodowo, ale nie poszła śladami ojca. Widząc to, jak jest bardzo zaangażowanym lekarzem, że to jest praca 24 na dobę, taka naprawdę praca 24 na dobę, związana z pasją, ale też z ogromną odpowiedzialnością, no wydaje mi się, że to dla mnie było trochę za dużo. Wadą tego zawodu jest po prostu to, że ten zawód jest ciągle z tobą, natomiast uważam, że to jest także jego wielka zaleta i jeżeli ktoś ma pasję do tego, to w zasadzie uważam, że ta wada może się przerodzić także w zaletę. Tomasz zdecydował się kontynuować drogę profesora Bochenka. Tata jest kardiochirurgiem, ja kardiologiem inwazyjnym. Niemniej jednak na pewno spotykamy się także w sercu. Zdecydowanie tata był oraz jest wzorem dla mnie i bardzo ta jego praca miała duży wpływ na mój wybór. Natomiast wiele lat to drzemało we mnie i to tak nie było takie oczywiste. Dopiero gdzieś w drugiej, trzeciej klasie liceum zdecydowałem, że muszę być lekarzem i nie było tego odwrotu. Nazwisko Bochenek jest w Polsce doskonale znane. W świecie medycyny to synonim skutecznego leczenia oraz ogromnego zaangażowania. Lekarz ze Śląska, o którym głośno nie tylko na Śląsku. Byłem słaby z matematyki, nie potrafiłem pisać wypracowań. Zawsze miałem pociąg do spraw technicznych, zostałem więc lekarzem. Drogą eliminacji powiedziałem, no pójdę na medycynę. Ja nie miałem w rodzinie swojej nikogo, kto był lekarzem. Mój wujek był lekarzem wojskowym, ale nie było tego, że tata, mama. Mama zajmowała się domem, była wspaniałą krawcową. Mój tata był inżynierem budowlańcem. Żadnych koneksji medycznych. Skończyłeś studia w 1973 roku. Pierwszym wyborem była kardiologia, ale profesor Paliwoda przekonał cię, że zmarnujesz się wśród internistów. Bardzo ważne jest, kogo spotka się na swojej drodze. Ja spotkałem bardzo ciekawych ludzi. Jeżeli dzisiaj mówimy, dlaczego poszedłem na kardiologię, dlatego że kardiologia na Śląsku zaczęła się rozwijać. Był profesor Wodniecki, był profesor Pasyk. Zaczęło coś się dziać. Tam zaczęli szukać ludzi. No, ja trafiłem do bardzo takiego
ambitnego środowiska. Moimi kolegami był profesor Poloński i profesor Tendera. Nie czułem się tam zbyt komfortowo. Oni byli naprawdę doskonałymi naukowcami. Wydawało mi się, że ja niestety nie nadaję się do tego, żeby grzebać w papierach, żeby oglądać EKG, żeby sprawdzać wyniki badań. Chciałem coś robić. I tą możliwość stworzył mi profesor Paliwioda. On powiedział, chodź do nas na chirurgię. Na chirurgii wydawało mi się, że mogę się oderwać od papierów, że mogę coś zacząć robić, że mogę gdzieś coś zszywać, że mogę to ma taki działać wymiar fizyczny. Coś takiego po tej mojej mamie może krawcowej, że coś chciałem szyć, prawda? Zresztą muszę powiedzieć, że zawsze bardzo ładnie szyłem, bo mama mi czasami kazała wykańczać jakieś rzeczy, które szyła, czy jakieś endlowanie, czy jakieś inne rzeczy. Także nie było to dla mnie obce. I znalazłem to miejsce na chirurgii. Ta chirurgia mnie zafascynowała. Byłeś przy pierwszym przeszczepie profesora religii. Jego zespół to byli lekarze, którzy mieli wtedy 30-40 lat. Czuliście, że robicie coś pionierskiego, gonicie świat? Profesor Paliwoda, który niestety zmarł z powodu nowotworu, w ostatnim jak gdybym swoim jakimś działaniu wysłał mnie do Anglii. Ja pojechałem do Anglii i no tam muszę powiedzieć, że spotkałem się z całkiem inną medycyną. Ale ja nie chciałem zostać w tej Anglii. Moi koledzy zostali. Większość kolegów została w tym czasie w Anglii. To był stan wojenny. Ja wróciłem z powrotem i myślę, że taką decyzją, żeby wrócić z powrotem, było to, że nagle na Śląsku pojawił się profesor Religa. Dla mnie to był taki parowóz. To był taki parowóz, a my byliśmy takimi wagonikami, do którego trzeba było wskoczyć i albo się popędzi razem za tym parowozem, albo nie. I to moje pierwsze spotkanie z profesorem Religą, gdy on do mnie powiedział, ja przyjechałem z Anglii, gdzie tylko asystowałem do zabiegów, on powiedział, będziesz operował, ja ci pomogę, będę cię uczył, będziemy tu robili przeszczepy serca, sztuczne serca. Ja sobie pomyślałem, no fantasta, jakiś wizjoner, ale to też mnie urzekło, że jest właśnie taki wizjoner, który być może to zrobi. No i oczywiście nagle okazało się, że prawie po 2 latach pracy w Zabrzu my robimy przeszczep serca. To było dla nas wielkie wyzwanie. Ja sobie chyba wtedy nie zdawałem sprawy, że to tak bardzo zmieni oblicze polskiej medycyny. W tych pionierskich czasach było bardzo dużo niepowodzeń. Nie załamywało was to, jak radziliście sobie z odpowiedzialnością? Każdy na swój sposób. Ja sobie radziłem tak, że miałem dom, miałem rodzinę, jakoś potrafiłem sobie to zneutralizować. Poza tym uważałem, że jesteśmy tak blisko sukcesu, że te niepowodzenia są tylko wypadkami przy pracy. To nie było tak, że to było były 2 czy 3 niepowodzenia, ale za każdym razem wydawało mi się, że to już jest do osiągnięcia. Śmierć pacjenta może być wypadkiem przy pracy? Może być, niestety może być. Jeżeli dzisiaj mówimy na temat tego, czy komisje etyczne w tym czasie obecne zatwierdziłyby pewne działania, które myśmy robili, obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Pamiętam przetoczenia krwi, które były robione ręka z jednostki wojskowej w Zabrzu, która to jednostka już była tak słaba, że prawie wszyscy byli skrwawieni, dlatego że potrzebowaliśmy wtedy bardzo dużo krwi. Ale byliśmy tak tym wszystkim zafascynowani, że nie zastanawialiśmy się nad konsekwencjami. Jakie to uczucie, jak dotyka się serca, wyciąga się je z klatki piersiowej z taką świadomością, że to jest proces nieodwracalny? Wyciągasz serce i widzisz, że jest dziura. Że jeżeli nie uda ci się wszczepić nowego serca, to ten pacjent niestety umrze. Jest to duża odpowiedzialność, ale to jest całkiem inna odpowiedzialność, niż sobie ludzie wyobrażają. Bo każdy myśli, no dotykacie serce, no ale to serce to jest taki mięsień, prawda? Dla nas to jest normalna rzecz. Dla nas to jest normalne. My otwieramy klatkę codziennie, dotykamy serce, wymieniamy zastawkę, robimy bypassy. Tak jak mechanik, który musi połączyć 2 przewody i tego. Oczywiście, że wiemy o tym, że to jest człowiek i musimy to zrobić perfekcyjnie. Serce bije, migocze, 72 uderzenia na minutę. Czy trudno się je operuje? Łatwo, dlatego że medycyna poszła tak daleko, że my jesteśmy w stanie zatrzymać serce. Mamy go całkowicie nieruchome. Możemy go
w sposób nieruchomy oglądać, wytynać zastawki, czasami przez godzinę, czasami przez 2 godziny, czasami przez 2,5 godziny, jak jest bardzo trudna operacja, naprawić wszystko, postrzywać, wpuścić z powrotem naczynia do naczyń wieńcowych krew i serce bije. I to jest fantastyczne, że my sobie potrafimy to serce zatrzymać. Mamy wspaniałą maszynę, tak zwane urządzenie płuco serca. I proszę sobie wyobrazić, to wcale nie jest tak dawno. 1953 rok. Gibbon powoduje, że zaczyna się nowa era w kardiochirurgii. Serce, którego wszyscy bali się dotknąć, bo może się zatrzymać, bo co zrobić, nagle okazuje się, że może go zastąpić zwykła maszyna. W czasie mojego życia dokonało się bardzo wiele. Od pierwszych operacji serca, które robiłem z profesorem Paliwodą i zamykaliśmy ubytek międzyprzedsionkowy, czyli dziurkę między przedsionkami, gdzie żeby to wykonać, trzeba było pacjenta schłodzić w wannie, następnie w temperaturze 29 stopni w przeciągu 7-8 minut zaszyć ten ubytek i wybudzić go, bo krążenie pozaostrowe nie było jeszcze tak popularne. Dzisiaj taką operację jak zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego już kardiochirurdzy nie robią. Kardiolodzy przy pomocy cewników 2 parasolek zamykają ten ubytek. Pamiętam 20 lat temu naszą wspólną podróż do Istebnej. Z fotela za tylnym siedzeniem wyciągnąłeś Transformersa mojego syna, zacząłeś się nim bawić i powiedziałeś, wiesz, to jest przyszłość medycyny. Czy dalej uważasz, że roboty to jest przyszłość kardiochirurgii? Nie w kardiochirurgii. Oczywiście byłem jednym z tych pierwszych, który sprowadził Zeusa, który sprowadził Da Vinci do Polski. Te urządzenia sprawdziły się w innych dziedzinach medycyny. One się doskonale sprawdzają w urologii, gdzie jest potrzebna pewna endoskopia jako taka, czyli małoinwazyjność, weszła do kardiochirurgii, ale robotyzacja nie weszła do kardiochirurgii. Pamiętam, jak nasi przyjaciele z Polish Children Heartline sprowadzili specjalnie dla mnie do Ochojca urządzenie do operowania przy pomocy robotu. Wykonaliśmy parę takich operacji, ale te operacje nie tylko, że trwały bardzo długo, to były obciążone pewnymi powikłaniami, ale także były bardzo drogie. Marek Cisowski, który jest naszym najlepszym specjalistą od operacji małoinwazyjnych tętnic wieńcowych, powiedział, panie profesorze, ale my to jesteśmy w stanie znacznie szybciej zrobić przy pomocy zwykłego endoskopu i przy pomocy zwykłych narzędzi. Może ten robot jednak nie jest najlepszy. No, potem mówiliśmy, że to jest the most expensive coffee table, dlatego że on stał jako taki półka. I potem żeśmy już tylko prosili, żeby nam go zabrali, bo nam troszeczkę przeszkadzał na sali operacyjnej. Byłeś najmłodszym profesorem kardiochirurgii. Dzisiaj jesteś... Chyba tak. Na pewno, sprawdziłam to. Ja tego nawet nie wiedziałem. Ktoś mi to kiedyś powiedział, ale mi się wydawało, że już byłem dosyć stary. Natomiast no, jest to zasługa na pewno ludzi, których spotkałem. To nie jest tylko moja zasługa. Ja spotkałem na swojej drodze fantastycznych ludzi, profesora Paliwodę, profesora Gieca, profesora Petelenca. Twój dorobek to nie tylko przełomowe operacje, ale także tworzenie klinik kardiochirurgicznych. Jak to wartościujesz? Ja to wartościuję tak. W momencie, kiedy rozpocząłem pracę z profesorem Religą, to nikt nie miał specjalizacji z kardiochirurgii. Specjalizacja została stworzona, my mieliśmy umiejętności kardiochirurgiczne, a nie mieliśmy specjalizacji. W momencie, kiedy profesor Religa powiedział do mnie, wiesz Andrzej, może lepiej by było, żebyś ty poszedł na OHS, bo taki w niektóre jego pomysły ja powątpiewałem i tak widziałem, że już się ciasno nam robi razem, a otwiera się OHS i profesor bardzo chciał, jego ideą było to, żeby nie było kolejek do kardiochirurgii, żeby nie było kolejek do operacji. On mówi, musisz tam stworzyć, tam jest fajna atmosfera, zrób tam kardiochirurgię. Ja powiedziałem, dobrze, panie profesorze, my tu gabinet dla pana. Ja myślałem, że on tu przejdzie do tego ojca. Nie, on mi to całkowicie zostawił i pamiętam, jak dzisiaj wizytę z profesorem Giecą na salach operacyjnych, 4 sale, profesor Giec powiedział, no Andrzeju, to będziesz sobie tu na tej jednej operował, a ta druga się będzie czyścić, a następnego dnia sobie tam będziesz operował. Już w pierwszym roku, żeśmy na wszystkich salach operacyjnych operowali, pierwszy rok to było
500 operacji, drugi rok to było 1000, potem przyszedł profesor Wosi, potem w najlepszych czasach było 2700 operacji, co spełniało potrzeby naszego kraju. Andrzeju, to już powiedziałeś, że jesteście mechanikami serc, że to nie jest skomplikowane, wymieniacie przewody i zawory, ale ja znalazłam ciąg dalszy tego cytatu, bo powiedziałeś, że często zamiast leczyć, wykonujemy procedury medyczne. Ja chcę zapytać o twój stosunek do pacjenta. To jest dla mnie najgorsze. To jest dla mnie najgorsze. Ja uważam, że zatraciliśmy od momentu, kiedy, no może znowuż tu się narażę komuś w NFZ-cie czy coś, od momentu, kiedy wprowadziliśmy NFZ, kasy chorych, to wszystko zaczęło się porządkować, czyli formalizować, prawda? Jest procedura medyczna, ta procedura jest wyceniona na tyle i tyle pieniędzy. W momencie, kiedy jest dyrektor, ekonomista zaczyna liczyć pieniądze, no za drogo pan operuje, za tanio pan operuje, prawda? Zaczynają się pewne problemy. Tracimy też kontakt z pacjentem. Widzę to i uważam, że jest to kolosalny błąd szkolenia lekarzy. Lekarze obecnie nie chcą rozmawiać z pacjentami. To nie jest to, że ja nagle odkrywam coś dziwnego, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy korzystają ze służby zdrowia, chociażby z teściem, czy z... mówię, wiesz, nikt do mnie nie przyszedł, nikt ze mną nie rozmawia, jakaś tu jest podobno praca zmianowa, że lekarze chodzą na zmianę, nikt nie wie, brakuje nam tego, brakuje nam tego. Ja uważam, pacjenci najbardziej, czego im brakuje, to jest bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Pytam się czasami moich chirurgów, doskonałych chirurgów, mówię, dlaczego z tym pacjentem nie porozmawiałeś tak? Nie usiadłeś na łóżku koło niego i powiedział, niech się pan nie martwi, będzie wszystko dobrze, prawda? A mówił, potem jeszcze mówi, pomyślą, że coś od niego chce. No przepraszam bardzo, jeżeli my tak będziemy to przedstawiać, no to jest kolosalny błąd. Czy dziś medycyna dalej jest jedynym źródłem twojej satysfakcji? Oczywiście, mamy życie rodzinne. To jest jak gdyby osobna rola. I ja muszę powiedzieć, że w tym życiu rodzinnym uważam, że są pewne takie priorytety jak wnuki, dzieci, żona, że to jest dla mnie bardzo ważne, jakaś uczciwość w tej rodzinie, jakieś porozumiewanie się. No, jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że jak się to mówi, nie mam kwasu w tej rodzinie, prawda, co w wielu rodzinach się zdarza. Nadal uważam, że medycyna mnie całkowicie pochłania. Bo jeżeli pytasz się na przykład, czy jesteś się w stanie zatracić w jakichś książkach czy coś, no to ja wybieram akurat takie książki, które mnie interesują, prawda? Takie, które na przykład dotyczą znowuż medycyny. A pasję, no mam pasję jak każdy, prawda? Lubię mieć wolny czas, lubię wyjeżdżać, lubię mieć dobre samochody, taka jest prawda. Ciągle jeżdżę na nartach, prawda? I chodzimy po górach. Mam swoje pasje, ale niestety ta medycyna, Gabrysia, bardzo często mówi, no niestety, może byś ty już przestał się tą medycyną zajmować, ale to tak nie jest, ona gdzieś ciągle we mnie się tam kotuje. Mamy bardzo mało lekarzy w Polsce, jest dramat. Lekarze wyjeżdżają, pytam się młodych ludzi, co robią, to większość uczy się języków i wyjeżdża, co jest przerażające dla mnie. I mówię im o moim przykładzie. Mówię, zobaczcie, ja też był taki czas, że mogłem zostać, ale zostałem i można zrobić karierę w Polsce jako lekarz. Na Śląsku można zrobić karierę, prawda? To nie jest tak, że to się nikomu nie udaje. Trzeba po prostu walczyć o to swoje miejsce w tej medycynie. No i jest szansa. A jak się pytasz, czy to jest moja jedyna pasja, myślę, że nadal to jest jedyna pasma. Ja nie mam tego, że nagle bym powiedział, no to z medycyną całkowicie kończę.